Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Na wstępie chciałbym również podziękować cateringowi Pomelo za patronat nad naszym podcastem. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w Szkole Walki Drwala. Ja mam dzisiaj przyjemność gościć tutaj Tomasza Drwala, pierwszego Polaka w UFC. Witam Cię serdecznie, Tomku. Cześć. Powiedz mi, Tomek, jak to się w ogóle zaczęło, jako Twoja przygoda z mieszanymi sztukami walki? To wszystko się zaczęło z chęci trenowania, ale nie z nastawieniem, że kiedyś będę wielkim zawodnikiem i tak dalej. I gdzieś te sporty walki towarzyszyły mi już od praktycznie małego dziecka. Wszystko się zaczęło, można powiedzieć, od, nie wiem, filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem typu Commando albo Rocky, wszystkie części. Po tych właśnie filmach polubiłem i wojaczkę, i sporty walki, i bieganie też, bo pamiętam nieraz, że już nie pamiętam której części, ale to nie Eye of the Tiger, ale ta druga pieśń, taka motywująca do biegania, to była po prostu taka, że po tym filmie szło się biegać i w ogóle się chciał trenować. No i ta przygoda gdzieś tam była. Było jakieś kung fu, było jakieś karate, później było brazylijskie jiu-jitsu. Później jak gdyby pojawiła się chęć startów. Nie było wtedy takiej możliwości, że były jakieś takie zawody MMA i tak dalej. Były zawody w karate, w kickboxingu, czy tam w brazylijskim jiu-jitsu, takie początki. No i tak to jakoś się poukładało, nie? Że z tej amatorki później poszło się na zawodostwo i to też tak trochę dzieło przypadku. A kiedy sobie zdałeś sprawę, że to już będzie twoja taka życiowa droga, że już będziesz takim zaawansowanym zawodnikiem i tak naprawdę poświęcisz większość czasu tej dyscyplinie? To było po jakichś pierwszych walkach takich zawodowych? Czy... Znaczy to zawsze, mi się wydaje, że to zawsze przychodzi, jak są to pierwsze sukcesy. Nie? Jak się idzie i te walki w miarę szybko wygrywa, łatwo, lubi się to robić, lubi się ten stres, lubi się ten... to uczucie po walce, nie? Tą euforię, która później przemija, to przychodzi, że jest następna potrzeba i wiadomo, za tym pojawiają się też jakieś pieniądze. Człowiek tak się z tym już zaczyna przyzwyczajać do tego, bo to jest trochę tak, że realizujesz swoją pasję, robisz to, co lubisz i jeszcze z tego żyjesz, więc ja w moim przypadku to miało miejsce gdzieś już jak byłem na tych studiach na WF-ie i po tym pierwszym roku, kiedy zacząłem już zwalczyć zawodowo, stwierdziłem, że warto w to iść. No nie? Tylko, że to też miało swoje konsekwencje w postaci tych wszystkich urazów, które tam przyszedłem. Właśnie, jak znosiłeś takie kontuzje i swoje gdzieś takie porażki na te zawodowe? Przede wszystkim dzisiaj, patrząc już z punktu widzenia tego całego okresu, to błąd polegał na tym, że po prostu nieumiejętność trenowania na każdym poziomie, bo nie było tej wiedzy na przykład, że jak łączyć siłownię, jak łączyć bieganie, ile w tym całym MMA ma być tej motoryki, ile w tym całym MMA ma być brazylijskiego jiu-jitsu, boksu, zapasów, co jest dobre, co jest złe. To wszystko się wtedy tworzyło, mało tego moim zdaniem to się tworzy do dzisiaj, chociaż jest dużo bardziej już wyklarowane są te zasady i metody trenowania MMA. Aczkolwiek wtedy tak nie było, no były takie sytuacje, że człowiek był na brazylijskim jiu-jitsu, w brazylijskim jiu-jitsu była jak gdyby pozycja walki wyjściowa w stójce była bardzo szeroka z rękami, z szerokimi rękami, szło się na boks i na pozycję walki, szło się na kickboxing, w stronę był nie tak, no i człowiek musiał sobie sam gdzieś to w głowie poukładać, dobrać to wszystko tak, żeby na przykład nawet ta podstawowa pozycja walki była jakaś w miarę taka kompatybilna do tego właśnie do tej wszechstronnej walki wręcz. Nie? Więc to był pierwszy taki problem, w którym żyliśmy wtedy się wszyscy, którzy w tamtych czasach trenowali MMA. Był ten problem, który trzeba było rozwiązać. Drugim to też było tak, że ja na przykład parę urazów takich poważnych doznałem sparując z nieznanymi ludźmi, nie? I podchodząc za bardzo ambicjonalnie do tego, zarówno i ja, i oni. I to było tak, że często w przypadku właśnie jakichś urazów związanych z więzadłami krzyżowymi, to były te tak zwane skręty, gdzie po prostu nie chciało się na, nie wiem,
przyjechałem pierwszy raz na jakąś salę, był jakiś nowy człowiek nieznany, od razu się z nim zaczęło sparować i się po prostu nie klepało tych skrętów. Cześć. Mhm. Cześć. I tak ta... tak mi jedno kolano na przykład strzeliło, nie? Mhm. Inną rzeczą było to, że po prostu był nadmiar tych wszystkich treningów, no nie? Mhm. Że nie wiadomo, nie było takiego hamulca, który powiedziałby, jesteś zarżnięty, odpoczynek przymusowy, nie wiem, robimy jakieś badania, sprawdzimy to i tak dalej, tylko cały czas było ciśnienie, żeby trenować, mhm. bo ktoś tam w tym czasie, kiedy ty nie trenujesz, on trenuje więcej, okay. może być lepszy, to jest zupełnie nieprawda. Mhm. A jak wyglądają teraz twoje treningi? Ile razy w tygodniu poświęcasz czas na... Znaczy ja generalnie teraz wchodzę jak gdyby na mhm. takie zawodowe trenowanie i też robię to na zasadzie takiej metody badawczo-poznawczej, bo mhm. ja nie wiem teraz jak ja zareaguję na takie obciążenia i takie, więc generalnie trenuję codziennie, ale jest to rozplanowane pod względem ilości, objętości, mhm. intensywności i jak gdyby też miarą tego wszystkiego jest takie podsumowanie końca tygodnia jednego, drugiego i wtedy sobie odejmuję albo dodaję, nie? Mhm. W zależności z czego potrzebuję, ale no na przykład teraz miałem taką sytuację, że już coś źle zrobiłem, po prostu za mocno wystartowałem, do tego doszło morsowanie, do tego doszła mhm. terapia igłą, bo tam miałem takie spięcie i no i nie wiem z czego tak naprawdę, ale moim zdaniem z osłabienia organizmu. Dostałem zapalenia zatok, dostałem zapalenia ucha środkowego, no i kończę kurację antybiotykową właśnie. Mm-hmm. I uważam, że to nie jest tak, że ja to złapałem gdzieś mm-hmm. na zewnątrz, tylko po prostu jak człowiek trenuje, to cały czas się osłabia, nie? Mm-hmm. Trzeba znaleźć, wyczuć tą granicę, żeby dać temu organizmowi się po prostu odbić i dać mu możliwość regeneracji, mm-hmm. żeby zrobił tą odbudowę, którą ma zrobić, a zazwyczaj czy w moim przypadku, czy w większości jest tak, że ci wszyscy zawodnicy załamują tą granicę i tak naprawdę oni jadą na tą walkę, do tego dochodzi się zbijanie wagi. To duża stymulacja, oni tak. Oni są cały czas zarżnięci do tej walki, a formę mają dwa tygodnie po walce, jak przychodzą i na sparingi, mhm. to wtedy widać ten gaz, nie? Że to wszystko już tam zostało odbudowane. No i to jest taka wiedza, którą cały czas jak gdyby poznaję i doświadczam na mhm. sobie, nie? Bo to jest... Bo to jest trochę tak też w ten sposób, no umówmy się, wszystko zaczęło się w 91 czy 2 roku i to było jak z pierwszą wyprawą krzyżową, nie? Ta organizacja UFC, te walki, to wszystko, mm-hmm. że po prostu hura i bokser z karateką, karateka z no tak, tak. i tak dalej. No i dopiero za tym ruszyła mm-hmm. jak gdyby cała metoda treningowa, nie? A powiedz mi... To 20, no 40 mm-hmm. lat można powiedzieć. No tak, no stosunkowo sport nowy, tak, tak. A powiedz mi, skąd się wzięła ta decyzja, żeby powrócić jako zaawansowany zawodnik teraz do walk? No to z potrzeby chyba. No ja mhm. byłem teraz na obozie przygotowawczym. Chłopaki w moim wieku sobie świetnie radzą z tymi młodszymi. No i jak gdyby można powiedzieć, że już mam swoje bytowe sprawy zostały już ogarnięte. Szkoły się jakoś kręcą. Jest, myślę, możliwość, bo to jest jakby z korzyścią i dla szkoły, i dla mnie, żeby mm-hmm. spróbować zestartować, zobaczyć jak to będzie. Poza tym, będąc na tym obozie, wróciłem wspomnienia tego życia sportowca. Mm-hmm. To jest jednak, to nie jest to samo, co prowadzenie biznesu, nie? Które się wydaje, że jest takie fajnie, że... Ale tak naprawdę to jest straszne obciążenie psychiczne, a tutaj mm-hmm. jednak, będąc na takim obozie będąc w takim obozie, wpadasz w taki cykl treningowy, że znowu jak gdyby robisz to, co lubisz, bo no mówmy się, no tutaj jest, nie wiem, tych naszych instruktorów już jest 18-20, mm. no to też są, w związku z tym jest przy tym jakaś praca, nie mała, bo to w organizacji nie wszystko trzeba pospinać i do tego dochodzą całe media społecznościowe. Kupę zachodu jest, to też jest sieć jedna, druga, wszyscy rządzą, wszystko rządzi się swoimi prawami i to nie jest takie łatwe, jak by się wydawało, więc trochę jest myślenia o tym wszystkim. Mhm. Więc udało mi się to w miarę poorganizować teraz tak, żebym mógł spokojnie sobie trenować i jest tam decyzja,
żeby spróbować, nie? To też może mieć korzyść, tak jak mówię, i dla mnie jako osoby, i dla klubu. Może też wciągnę jakichś nowych młodych zawodników, pomogę im się gdzieś wybić na szersze wody. Zobaczymy. No, na razie jest taka decyzja, na razie jest najważniejsze na dzień dzisiejszy to wyleczyć to zapalenie ucha i wrócić spokojnie do trenowania, zorganizować te nasze wewnętrzne zawody, które są tutaj za 2 tygodnie niecałe. No i teraz mamy jeszcze start Denisa w sobotę na Lech Dąbrowie Górniczej, więc to są takie aktualne priorytety. A wstępnie już planujesz jakiś termin swojej walki, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym? No to będzie na pewno w tym roku, tam już ja jestem po telefonach, także to jest... A możesz coś nam zdradzić? Jakiegoś swojego przeciwnika, takiego typowanego? Nie, jeszcze nie było rozmowy. Na razie to jest w ogóle która organizacja, gdzie i kiedy, a to wszystko myślę, że niedługo w czasie wypełni. A powiedz mi, jak wygląda twoja kariera taka trenerska? Masz dużo swoich podopiecznych jako zawodników? Znaczy ja generalnie nie, no mówmy się, ja nie mam żadnych zawodników, bo ja się skupiam na rekreacji. Teraz tak naprawdę od pół roku zająłem się Denisem Matejko, którego w sumie jadę na walkę do Dąbrowej w sobotę, bo uważam, że co innego jest bycie instruktorem na sali, który robi taką podstawową wykładnię ABC, czy ABC i D, czyli uczy tych podstawowych technik, łączy je w kombinacji i tak dalej, a co innego jest bycie trenerem. Ja już to gdzieś mówiłem, ale ja to cały czas porównuję z tym pływaniem, że nie wiem, my jesteśmy szkołą, w której uczymy cię unosić się na wodzie, czyli uczymy cię w ogóle samego zachowania, żebyś nie utonął. Później uczymy cię różnych stylów pływackich, typu żabka, krał, pływanie na plecach, nie wiem, nawet pieskiem. A jeżeli mówimy o miksie i ty chcesz strać pływackie, też się tego nauczymy, jak robić płynne przejścia z tego. Natomiast jeżeli mówimy już o takich zawodach, o starcie jakimś amatorskim i tak dalej, to stąd dopiero teraz jest pomysł, żeby robić te starty, tak jak mamy za 2 tygodnie, takie amatorskie. I przy tym, w takim starcie, taki instruktor może wejść w rolę trenera. Dopiero, to jest inna para kaloszy. Instruktor to jest ta podstawowa wykładnia, a trener to już strategia, taktyka, umiejętne połączenie przygotowania motorycznego z przygotowaniem technicznym, skalowanie, dobieranie tych obciążeń i tak dalej. To jest jakaś psychologia, to jest jakaś fizjologia, to jest jak gdyby umiejętność przewidywania tych urazów, czyli jakieś znajomość anatomii urazów i tak dalej. To jest w ogóle druga praca i całkiem inne spektrum wiedzy niż jeżeli taki właśnie podstawowy instruktor, który po prostu nauczy się pozycji walki, poruszania się jakiejś kombinacji i tak dalej. No tak, ale to są dwie różne rzeczy. Ja dlatego się nie określam jako trenerem, bo jeszcze nikogo nie wytrenowałem, nie doprowadziłem do żadnego mistrzostwa, bo po prostu to jest czas. To jest kupę czasu, a nie da się tego zrobić przy na przykład, nie wiem, ilości 10 zawodników. No tak. Nie da się z tego względu zrobić, że po prostu nikogo na to nie stać. Nie? I nie stać na to tych zawodników, którzy chcą zawodowo startować, bo że w dalszej części są niewystarczające, żeby to pokryć tego trenera. No i nie stać trenera, żeby on ten własny czas poświęcał za, no nie wiadomo za co tak naprawdę. Za wizję tego, że w przyszłości ktoś coś zarobi. A prawda jest taka, że no ciężko jest w tym sporcie dojść tak gdzieś wysoko. To się udaje naprawdę niczym. Zresztą no taka jest, jakby, to jest fenomen mistrza, że udaje się tam jednostką. No nie? I teraz jest pytanie, czy ktoś jest w stanie na tyle skredytować kogoś czasowo, czy nie. No ja nie jestem, bo ja mam... przychodzi, spokojnie. To jest swój? No. Pewnie. Tak, wiedziałem, że będzie mistrz planu niedalszego. Nie? Przedtem tu ktoś był, rozmawiał, ale... No w każdym razie, jak mówię, ja rozróżniam dwie role. Instruktor, trener. To jest inna para kaloszy, bo to jest, jeżeli mówimy o MMA, to jest wiedza z boksu, z kickboxingu, z zapasów, z brazylijskiego jiu-jitsu. To jest wiedza z podnoszenia ciężarów, z biegania, z rozciągania,
No i jeszcze wchodzi do tego zakres tam, nie wiem, psychologii sportu, psychologii walki, nastawienia, mentoring jakiś, coaching. Czy jeden facet jest to w stanie uciągnąć? No jest ciężko, ale to powiem ci, że jeszcze, bardzo takie racjonalne podejście też jeszcze z dziesięcioma chłopakami. Dziesięcioma chłopakami. Jest. No tak, no tym bardziej, że masz jeszcze jakieś inne rzeczy. No jak czy, masz rodzinę, to, dzieci, no tak. Kredyt, leasing, to jak oni przychodzą, nie wiem, z fakturą, to nie powiesz im, panie, mam tam 10 zawodników, oni za 10 lat będą kozakami, będziemy zarabiać po 50 tysięcy dolarów za walkę, z tego nie wiem, kapnie mi 20 to nie przejdzie. Nie? Opowiedz mi, czy widzisz siebie na przykład tak za 10 lat w roli takiego trenera, czy... Nie wiem, ja na razie czy ciężko tak wybiegać wśród... Eksperymentuję, nie chcę to wychodzić. Ja uważam, że ci zawodnicy, tak jak na razie teraz, ci wszyscy, którzy byli i gdzieś tam sobie poszli, to oni po prostu poszli szukać wiedzy dalej i nie wiem, właśnie jakiegoś takiego człowieka, który tam im, nie wiem, powie, że ich wytrenuje i tak dalej, bo ja oficjalnie, ja jeszcze mówiłem tu, to nie jest żadna tajemnica, to jest po prostu czas, nie? To jest czas i to jest naprawdę już, to nie jest jeszcze tak jak z normalnym tutaj klientem, którzy tu przychodzą i sobie rekreacyjnie w cudzysłowie popływają i pójdą do domu, tylko to jest czas na sali i czas w domu, bo oni, to nie jest tak, że ty kończysz z nimi tarczę czy coś tam, to jest tak, a trenerze, co zjeść, co pić, a trenerze dzisiaj się tak czuję, tak się, a dziewczyna mnie rzuciła, a coś tam, nie mam pieniędzy na to, albo nie wiem, coś na policji, na wydziwianie, kogoś tam stukli, to jest też rozwiązywanie ich problemów. No tak, odpowiedzialność taka za no, drugą osobę. Trochę takim jesteś drugim, nie wiem, ojcem, wujkiem i znowu pytanie, nie? Masz na to czas? Nie, no tak. Bo to się tak, możesz się w to wpakować 5 lat, a po 5 latach oni zmieniają trenera, bo jednak są niezadowoleni z tej szkoły i trenera i ty 5 lat straciłeś i co? No ja, tak. Ja nie boję się tego, dlatego ja się tego nie podejmuję, bo ja to po prostu obserwuję cały czas przez te 15 lat, co się działo w innych miejscach, w innych klubach, nie tylko w Polsce, ale i w świecie. To jest normalne, naturalne zjawisko, że ktoś tam szuka dalej i tak dalej, albo często są takie zjawiska, że nawet już jeżeli mamy tego doprawiliśmy tego zawodnika do takiej sytuacji, że on zarabia naprawdę grubą kasę, to wtedy też wychodzi prawdziwy charakter z niego, nie? No i się po prostu, i wtedy już się zapomina o tym trenerze. Zdarza się i tak też. Zdarzają się takie rozwody, bo to też wchodzisz, trener nagle zaczyna wchodzić w relacje zawodnik, żona czy narzeczona, która też tam swoje może dodać, nie dziwne też, no nie, bo ona ma jak gdyby inny punkt widzenia, czy rodzina i nagle czy tam doradcy, inni koledzy i tak dalej, no i ten trener nagle zostaje sam, nie? To ja nie mówię, że mnie to spotkało, jasne, tylko że po prostu, że obserwujesz po prostu też. To są z życia wzięte przypadki, że tak po prostu bywa, nie? I to jest trenerka, to jest ciężki chleb. Mało na dzień dzisiejszy opłacalny w tym kraju. Powiedz mi, Tomek, jak widzisz sport MMA za kilka lat? Uważasz, że to będzie bardziej popularny sport, że dorówna takim dyscyplinom jak siatkówka, piłka ręczna, czy zawsze to będzie takim niszowym jednak sportem? To zależy też, nie? To zależy, bo żeby ten sport był, wybił się troszeczkę, no to za tym musi iść jakaś publika, nie? Nie kupimy samej publiki tym, że będziemy pokazywać same jakieś walki w telewizji, ale to musi być, znowu wrócę do tego basenu, że to trochę musi być tak, że ludzie muszą się przekonać, że warto jest umieć pływać, ale niekoniecznie warto jest się ścigać na olimpiadzie. Tak samo jest tutaj. Nie warto sobie przyjść poboksować z partnerem, czy się połapać w zapasach, czy zrobić brazylijskie jiu-jitsu, czy sobie też tam na crossfit, czy na coś, ale nie warto robić tego zawodowo. Jeżeli oni tak do tego podejdą, że to jest po prostu, że to będzie dla nich taka alternatywa od, nie wiem, nudnego biegania, znaczy może nie nudnego, ale monotonnego biegania, monotonnej siłowni, na której nie wiadomo co do końca też robić, bo też są nie wiedzy, to tutaj jeżeli chodzi o takie zajęcia, które są zorganizowane, czyli jest ten instruktor, który mówi teraz robimy to, teraz robimy to, teraz robimy to, teraz to, teraz to, teraz to, czyli ci ludzie tak naprawdę nie muszą przychodzić z karteczką, zastanawiać, myśleć, czy tylko po prostu przychodzą sobie powiedzmy korporacji z jakiejś innej nudnej pracy i tu po prostu przychodzą, robią, wychodzą, są zadowoleni. No i no mogę tak na swoim przykładzie powiedzieć, nie, że ludzie się tego przekonują, nie, bo nagle oni
taki człowiek przychodzi na przykład tak jak do nas, nie? Przychodzi na taką siłownię i on widzi tam przez siatkę czy gdzieś tam, że o, jakieś tam coś trenują, nie? I on nagle, i co tam trenują? A to jest boks. Kurczę, to nie wygląda tak, jak ja to widzę w telewizji, nie? Mhm. Co oni tam trenują? MMA. Kurczę, to nie jest tak, że oni się tam zażynają, wyrywają sobie te serca i tam się gryzą i w ogóle, tylko oni widzą pewną metodologię, widzą jakieś bezpieczeństwo, widzą kobiety starsze, młodsze, widzą facetów starszych, młodszych. No i widzą, że jest tego fan jakiś, mhm. nie? Że jest jakaś tam mała rywalizacja. No i uczą się czegoś pożytecznego, nie? Bo to nie wiadomo, kiedy może się to przydać. Niekoniecznie mówimy już o samej walce, żeby tam komuś dać w twarz czy coś, ale na przykład samo nawet jak nieraz są na rozgrzewce rzeczy typu, nie wiem, noszenie partnera na ramionach, czy noszenie partnera na plecach, czy jakieś chodzenie z nim na tym, czy jakieś tam przeciąganie i tak dalej, to wszystko to są rzeczy użyteczne na co dzień, nie? Nawet chociaż, nie wiem, no, z dyskoteki wraca z kumplem, który za dużo wypił, już jest problem. Trzeba go ponieść. Nie? I to jest... To są rzeczy, które gdzieś tam u nas się zdarzają, w sensie nie mówię o pijanych, ale że ten partner jest i to jest naturalny taki opornik, bo co innego jest wziąć wygodną sztangę, nawet jak ona waży 100 200 kg i sobie ja tam gdzieś tym, to sam chwyt już pozwala na to, że już możemy to dźwignąć, a co innego jest dźwignąć 80 czy 90 kg faceta, bo jest różnica, podnieś, tak. No, to takie nawet zadanie, weź podnieś chłopaka z maty i weź go na ręce, który waży tam 70 kg. To już nie będzie takie tip-top, nie? Więc to są takie rzeczy, które moim zdaniem przekonują ludzi i jak tych ludzi przekonamy więcej, to oni nagle jak gdyby na sobie poznają tę dyscyplinę, jednocześnie będą tego gdzieś tam, zaczną się tym interesować, szukać tego, będą poznawać reguły. Ja myślę, że jeżeli takich ludzi będzie przybywać, to ta dyscyplina się ruszy. Bo to jest tak jak z piłką nożą, no wyobraź sobie sytuację, że 11 gości gra w piłkę, czy 11 jednej i drugiej strony gra ze sobą i nikt nie wie, gdzie jest spalony, gdzie jest aut, gdzie jest karny. I wszyscy oglądają, nie wiadomo, strzeli w ramkę, nie wiadomo. Wszyscy, co oglądają piłkę, wszystko wiedzą, bo każdy gdzieś tam piłkę gra. No tak, większa świadomość. Większa świadomość jest tego, bo każdy gdzieś to... I już każdy przybywa, były spalone, nie wiem, są jasne i klarowne zasady. To też by trzeba było popracować nad zasadami sędziowskimi w MMA, bo dalej tam jest misz-masz. Co jakiś czas się dowiadujemy z walk, jak tam ci sędziowie niektórzy to sędziują. A ja myślę, że to pójdzie w taką, jak gdyby w takie zjawisko, że ludzie będą więcej tego rekreacyjnie robić, to może się to ruszyć. Zresztą crossfit taki świetny przykład. Świetnym przykładem jest crossfit, że się ruszy, że ludzie się przekonali do tego. Chociaż w Polsce jeszcze też jak ktoś komuś powie, chodź na crossfit i on sobie wpisze w YouTubie crossfit i widzi te muscle upy, tam jakieś ciężkie ćwiczenia, no to też są zrażeni. Na pewno, no jak tak. Przyjdą na trening pierwszy i tam sobie pomachają tą plastikową rurką, to już nie jest to, co widzą w internecie. No widzą to w praktyce przede wszystkim, nie? Jak no i się zarażają, bo też jest na takiej zasadzie, że jest ktoś, kto daje komendy. Nie musi się zastanawiać, bo to też musimy tych ludzi zrozumieć. No, ktoś jest księgowym, czy ma jakieś takie zadania bardzo na myślenie w pracy i on przychodzi jeszcze po całym dniu myślenia i on jeszcze musi myśleć, co to na treningu zrobić. Nie? No tak to jest mu po prostu łatwiej, że przyjdzie, zrobi, spali kalorie i ci tutaj. No tak, jeszcze też wiadomo, sam trening, nie, jak wpływa na organizm, to tylko mu na plus wyjdzie. A powiedz mi, Tomek, jeśli chodzi o taką dietę i suplementację, jak ty do tego podchodzisz? Masz ścisły jadłospis, czy po prostu starasz się jakieś wskazówki sobie utrzymywać? Generalnie to ja stosuję jak gdyby okołotreningowo. Także węgle jem okołotreningowo, czyli przed potreningiem. Tylko i wyłącznie, czy w ciągu dnia? Czy to jest jako dodatek? Nie, okołotreningowo jem tylko węgla w ciągu dnia, żeby właśnie ich nie jeść. Nie? Jeść dużo warzyw. Jakieś białka, chociaż teraz, bo już byłem miesiąc na diecie wegańskiej i chyba też do tego wrócę spróbować, tylko muszę znaleźć jakiś inny zamiennik tego białka jeszcze, ale no dieta to jest też, na czym się doktoryzujemy, bo nawet na tych, nie wiem, 10-15 latach to ja cały czas coś odkrywam nowego, co działa, co nie działa i też, jeżeli już dietę, to też no uwagi mam takie na przykład, że niektórzy tam rozpisują tą dietę na
nie wiem, 1500, 2,5 czy 1000 kalorii, tak naprawdę nie wiedząc, ile kto pali kalorii. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to też dużo, moim zdaniem, brakuje, że jeżeli już mamy dookreślone te kalorie, to nie wiadomo, ile powinno pochodzić tych kalorii z białka, z tłuszcz i z węglowodanów. A trzecia sprawa jest taka, tak jak mówię, że to wszystko jest kwestia indywidualna, bo to też powinno być tak dobierane, że jesteś szybkościowcem, ja jestem wytrzymałościowcem, tamten jest mieszanką pomiędzy. Zresztą to widać nieraz jak gdyby w sylwetkach, nie? Że ktoś tam po prostu ma predyspozycję do tego, że porobi parę ćwiczeń i już jest tak spuchnięty, że już zaczyna wyglądać, a drugi będzie musiał to samo robić, nie wiadomo ile i nigdy nie będzie tak wyglądał. I mi się wydaje, że to też jest kwestia do dobrania żywienia i tak dalej. Nie? Więc ja w tym momencie, jeżeli chodzi o dietę, to mam po prostu takiego Marcina Staszewskiego, z którym zacząłem współpracę. I to też jest na zasadzie, nie zamykam się, że... Tylko i wyłącznie on, tylko tak, na jakieś wskazówki. Ja po prostu też, jak coś mi nie wchodzi, źle się czuję, od razu zgłaszam, mówię i to tak powinno być, bo no, świat się zmienia. No, jeżeli my też się nie będziemy zmieniać ze światem, to no, będzie ciężko. Jasne. Dzięki Ci wielkie, Tomek, za udział w naszym podcaście. Mam nadzieję, że też już na dłużej pozostaniesz w takich zaawansowanych sztukach walki i pociągniesz tą karierę zawodniczą. Oczywiście zapraszamy serdecznie do Szkoły Walki Trwala na zajęcia. Dziękuję. Dzięki, że zostałeś z nami do końca podcastu. Jeśli chciałbyś zdobyć więcej wiedzy z zakresu fitness i zdrowego odżywiania, to zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów.